chciałbym przede wszystkim przywitać najmłodszych uczestników tych imprez. Cieszymy się bardzo, że rosną nam zastępy młodych wędkarzy. Obyście dzisiejszy dzień miło nad wodą spędzili i oby ten bakcyl wędkarstwa szedł za wami w dalszych latach. Spotkamy się nad zalewem w Nowej Hucie, to jest tutaj siedziba koła Nowa Huta. Od 21 lat działacze tego koła organizują zawody dla dzieci. Głównym celem tego typu imprezy jest pozyskanie nowych członków wędkarskich. Chcemy dzieci zarazić już bakcylem albo przyjemnością łowienia. Mamy nadzieję, że to będzie procentowało w przyszłości. Do wędkowania zachęcił mnie mój tata. Wędkowanie no po prostu ciekawi mnie to dlatego, bo można złowić różne okazy ryb, a ja akurat to lubię. Mój dziadek tutaj łowił nad tym zalewem. Pamiętam, jak kiedyś nawet złowił tutaj karpia i przywiózł go do domu i później go zjedliśmy. Pod tamtą wierzbą, no to jako małe dziecko, no to udało mi się złapać większą rybę niż ojcowi, który siedział tutaj i łapał. A na taką zwykłą wędkę zrobioną z wikliny i tylko był kawałek żyłki, spławik, haczyk, jakiś robak na tym był. Klasycznie. Trzeci. Czwarty. Piąty albo piąty. Pomału, przytrzymaj go. Jeszcze ci przypomnę, żeby siadł. Liczysz dzisiaj, że wygrasz? No nie liczę na to. Tam już ze dwa takie wielkie leszcze wyciągnęło. Chyba dwa stanowiska dalej gość. No ja już raczej nie sądzę. Maksymalnie trzecie miejsce. Zasadniczym celem imprezy jest po pierwsze popularyzacja siatkówki i przede wszystkim integracja młodzieży z różnych szkół i żeby ta siatkówka cieszyła, bawiła przede wszystkim. Mamy nadzieję, że coraz więcej będzie osób grających i na hali, i na piasku i coraz więcej będzie to sprawiało radości. Turniej jest zorganizowany po raz drugi w tej formie dzięki wybitnej pomocy Porozumienia Dzielnic Nowochódzkich, dzielnicy 14, 15, 16, 17 i 18. W tym roku frekwencję mamy gigantyczną, do tego stopnia, że już zabrakło nam nawet koszulek tych, w których młodzież gra. Na szczęście dzięki sponsorowi udało się te koszulki zdobyć i każdy wyjdzie zadowolony z koszulką po pierwsze, a po drugie z medalem pięknym, złotym, bo chodzi tutaj o popularyzację tej pięknej dyscypliny plażowej. Na pewno było to coś nowego. Pierwszy turniej, który spotkałem dotąd par mieszanych. Konkurencja na dosyć wysokim poziomie. No niestety nie udało się przejść do następnej rundy, ale za rok spróbujemy jeszcze raz. Cała koncepcja tego turnieju na pewno wpłynie na to, że ta młodzież się zintegruje ze sobą i lepiej pozna, złamią takie bariery, że chłopak, dziewczyna mogą tutaj razem stanąć na boisku. Nie ma podziałów, ty jesteś lepszy, ja jestem trochę gorsza. Często się mówi, że ta płeć piękna jest troszeczkę słabsza. Tutaj stają razem, razem walczą, razem się muszą wspierać. To jest kapitan. Na jednych z zajęć Krakowskiej Akademii Samorządności siedziała sobie trójka ludzi i rozmyślała nad problemami swojego otoczenia. W tym nadszedł pomysł. Jaki? Randki. A gdzie jak nie tutaj, w Hucie. Cały projekt powstawał trochę w bólach, trochę było ciężko, bo każdy z nas miał inny pomysł, ale udało się i z każdą akcją, z każdą minutą ten projekt sprawiał coraz większą frajdę i zabawę i chyba to było widać podczas wszystkich akcji. Mam nadzieję, że wam się podobały.
Naszym celem naszego projektu było uświadomienie młodzieży nowohuskiej, jak również młodzieży krakowskiej, że Nowa Huta jest romantyczna, że jest wiele ciekawych miejsc. Nie wiedzieliśmy, od czego zacząć. Rozpoczęło się od przewodnika po romantycznych miejscach, co wiązało się z konkursem fotograficznym Romantyczna Nowa Huta. Braliśmy pod uwagę takie kryteria umiejętności fotograficznych, ale również, żeby koniecznie było widać romantyczność Nowej Huty, więc ten taki element nowohucki w wybranych zdjęciach musiał się znaleźć. To było dla nas bardzo ważne. Pierwszą naszą akcją było Serduszko do Nieba, podczas której dostawaliśmy ludziom baloniki z helem i potem cała grupa wypuszczała je do nieba po to, żeby na niebie zrobiło się kolorowo oraz żeby wypromować całą akcję. Czy uważasz, że huta jest romantyczna? Tak. W szczególności przypomina mi Paryż, tylko taki malutki. Uważam, że Nowa Huta jest romantyczna, ponieważ jest tu bardzo dużo ciekawych, interesujących miejsc. Takim punktem, który był trochę ograniczony, były szybkie randki, robione w C2 południe kafe. Polega to na tym, że przychodzą chłopcy i dziewczyny, ustawiamy ich przy stolikach i mają 4-5 minut na rozmowę, po czym następuje zmiana miejsc, tak żeby każdy chłopiec rozmawiał z każdą dziewczyną i potem ustawiamy na swoje numery bądź maile i numery osób, z którymi chcieliby dalej utrzymywać kontakt. My potem przekazujemy im te dane. Mogą tworzyć dalej pary tak naprawdę. To jest chyba najważniejsze, że jednak część ludzi przekonaliśmy do tego, że Nowa Huta jest okej.